Baronski kanał GamesPL. Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem postanowiłem podjąć temat Microsoftu, a właściwie ostatniego ogłoszenia z tego ostatniego czwartku, na które wszyscy czekali. Czekaliśmy na podcast, który miał być wyemitowany o 21 naszego polskiego czasu, a w którym mieliśmy się dowiedzieć co nieco na temat przyszłości Xboxa, bo plotek było w ostatnim czasie co niemiara. Niektórzy sądzili, że Microsoft przestanie w ogóle produkować konsole, że skupi się na wydawaniu gier. No i druga rzecz była taka, że niektórzy też się, że masa dotychczasowych konsolowych ekskluzywów znanych z Xboxa czy też z pecetów, przejdzie po prostu na PlayStation lub na Nintendo Switcha. No i wszyscy czekaliśmy na oficjalne stanowisko tych najważniejszych osób w dziale Xboxa. No i wreszcie się doczekaliśmy tego wszystkiego. Krótko sobie podsumujemy ten temat. No i oczywiście ja Wam powiem, jaka jest moja opinia na temat tego, co na chwilę obecną zostało potwierdzone i ogłoszone. Zapraszam. Na początek, jak zwykle, podsumujmy sobie, co właściwie wiemy po tym całym podcaście. Też w ogóle muszę Wam powiedzieć, że to jest dziwna trochę forma dzisiejszych czasów, że coś takiego dostajemy w formie jakiegoś podcastu na YouTube. Natomiast z drugiej strony Microsoft musiał się odnieść do tych wszystkich ostatnich spekulacji, biorąc pod uwagę już jak wiele tutaj różnego rodzaju komentarzy powstało w internecie. Rozpoczęły się oczywiście wojenki obozów Microsoftu oraz sony. Natomiast ostatecznie okazało się po pierwsze, że Microsoft nie zamierza wychodzić z tematu sprzętu czyli dalej będziemy dostawać hardware od Microsoftu. Będą kolejne Xboxy i tylko teraz pytanie, o jakich Xboxach jest tutaj mowa, no bo Phil Spencer powiedział m.in., że już się nie może doczekać, żeby pokazać światu jakby najnowsze, najnowszy hardware do Xboxa i gdzieś powinno to zostać ogłoszone pod koniec tego roku. No i teraz tylko pytanie, czy dotyczy to już wcześniej tego, co wyciekło, a też o czym Wam wspominałem jakiś czas temu, mianowicie wyciekły zdjęcia nowego Xboxa, który był tak naprawdę, którym być tak naprawdę rewizją obecnego Xboxa serii X. No i pytanie, czy mowa jest o tym sprzęcie, czy też o sprzęcie zupełnie nowej generacji. No generalnie mówi się też o tym, że Microsoft będzie produkował Xboxa nowej generacji, natomiast padły też często takie stwierdzenia, w ogóle jeszcze nawet przed samą konferencją, że Xbox to jest dla Microsoftu każdy ekran w domu, czyli jest, czy nie, nieważne czy macie czy macie powiedzmy telewizor z obsługą Game Passa, czy też jakieś inne urządzenie, no Microsoft chce, żeby po prostu Game Pass Czyli ta ich podstawowa usługa, abonament, w którym mamy dostęp do setek gier, często po opłaceniu miesięcznej kwoty, no żeby to było dostępne na jak największej liczbie urządzeń. Natomiast mowa jest o tym, że Microsoft nie wyjdzie z tematu hardware'u. Mało tego, nawet pojawiła się informacja, że prawdopodobnie dostaniemy jakąś konsolę przenośną od amerykańskiego giganta. I w sumie nawet nie byłoby to nic super nadzwyczajnego, biorąc pod uwagę, jakim sukcesem okazał się Steam Deck od Valve w ostatnich latach. No i oczywiście kolejne firmy.

Produkują coś podobnego, m.in. Asus, także ma swoją, powiedzmy, konsolę przenośną, chociaż bardziej to jest komputer przenośny. Pewnie Microsoft pójdzie podobną ścieżką, natomiast mnie przede wszystkim interesuje to, żeby Microsoft nie wychodził z tematu konsol, bo oczywiście, że najnowszy Xbox sprzedaje się dużo gorzej niż PlayStation 5. Na niektórych rynkach to jest jakby przepaść na poziomie 2 do 1, a często nawet 3 do 1 na korzyść konsoli Sony. Natomiast prawda jest taka, że na pewno bym nie chciał, żeby została nam tylko konsola Sony. Jako taki sprzęt prawdziwe, prawdziwie nowej generacji, no bo oczywiście zawsze jest tak, że im mniejsza konkurencja, tym po prostu jest dla nas graczy coraz gorzej. Jeśli chodzi natomiast o gry, które miałyby być przeniesione na inne platformy, no to wiele się mówiło o tym, że być może wszystkie najważniejsze ekskluzywy z Xboxa zaraz trafią na PlayStation. No z czymś takim raczej nie będziemy mieć do czynienia, bo oficjele Microsoftu wspomnieli o czterech tytułach, które mają zostać przeniesione na konsolę konkurencji, nawet nie wymieniając nas w tych tytułów. Natomiast w sieci, no już praktycznie wszyscy doszli do wniosku, że mowa tutaj m.in. o świetnym Hi-Fi czyli mniejszej gierce, która już ma kilka, oczywiście, czy też kilkanaście miesięcy na karku, natomiast jest dostępna póki co właśnie na Xboxie, czy też na PC-tach. Ona miałaby trafić właśnie na konsolę konkurencji. Oprócz tego mówi się m.in. o Sea of Thieves, o Grounded oraz o Pentiment, czyli w sumie takich po pierwsze grach usługach, a po drugie Pentiment to oczywiście jest mniejsza gierka, bardzo wysoko oceniana swoją drogą, natomiast na pewno nie jest to jakiś tam ekskluzyw AAA w rodzaju powiedzmy Gears of War czy Starfielda. A właśnie a propos Starfielda, to też padło takie stwierdzenie, że mamy się właśnie nie spodziewać między innymi Starfielda na konsolach konkurencji i też Indiana Jonesa, bo przecież Indiana Jones to jest jeden z najpotężniejszych ekskluzywów, które, które gigant z Redmond szykuje na ten rok właśnie dla Xboxów i dla pecetów. No i czegoś takiego mamy się nie spodziewać, a przynajmniej nie w najbliższym czasie na sprzętach Sony czy też Switchu. No muszę powiedzieć, że to nie jest dla mnie wielkie zaskoczenie, to znaczy ja absolutnie się nie spodziewałem, że nagle wszystkie gry z Xboxa zostaną przeniesione na PlayStation chociażby. Natomiast spodziewałbym się też tego, że ta czwórka, te ty, cztery tytuły, to jest właściwie dopiero początek. To znaczy, ja się spodziewam, że Microsoft pójdzie taką ścieżką, że starsze tytuły ekskluzywne będą lądować również na konsolach konkurencji. To znaczy, prawdopodobnie zostaniemy na dłuższą metę z czymś w rodzaju time ekskluzywów. No i coś takiego zresztą mamy też trochę na PlayStation 5. No bo zwróćcie uwagę, że nawet jeśli się ukazują jakieś. Duże tytuły AAA na PlayStation 5, no to z czasem, po iluś tam miesiącach, powoli one zaczynają lądować również na PC-tach. No i pewnie Sony, póki co, nie ma takiej strategii, żeby z czasem przenieść je również chociażby na Xboxa. Natomiast kto wie, jak to się wszystko potoczy. No, moim zdaniem, jak się spotkamy za kilka lat, to jest bardzo możliwe, że dalej te wojny konsolowe będą. To znaczy, będą ekskluzywy dla Xboxa, dla PlayStation, dla Switcha, ale będą to time ekskluzywy, a przynajmniej jeśli chodzi właśnie o Sony i Microsoft, według mnie jest dość prawdopodobne, że te firmy pójdą taką właśnie ścieżką. Także mimo tego, że oficjele Microsoftu potwierdzili, że Starfielda nie należy się spodziewać na konsolach konkurencji, to według mnie na razie nie należy się spodziewać, a nie zdziwiło mnie to zupełnie, gdyby na przykład za dwa lata tego typu pozycja jednak na konsolach konkurencji wylądowała. No i w całym tym podcaście jeszcze warto myślę, że wspomnieć, że Microsoft pochwalił się również liczbą użytkowników Game Passa, która ma rzekomo wynosić już 34 miliony i szczerze mówiąc, aż mi się nie chce wierzyć, aż tak mega szybki przyrost tej usługi Zaczynam się zastanawiać, czy tutaj mowa jest o takich kontach, powiedzmy, nawet jednorazowych, i coś mi się wydaje, że z tym również tutaj mamy do czynienia, bo oczywiście tymi danymi można żonglować. Równie dobrze można podać jakieś konto założone tylko na jeden miesiąc promocyjny, no i powiedzieć, że mamy tutaj, powiedzmy, dodatkowego użytkownika. No a ciekawi mnie, ilu jest takich prawdziwych użytkowników, którzy opłacają tę usługę, powiedzmy, w skali roku, to znaczy cały czas za nią płacą, schodzą im te miesięczne płatności albo roczne i w ten sposób robią, a nie starają się, się wyjadać wisienki, jak to się mówi, czyli cały czas żerować na różnego rodzaju promocjach, na których przecież też można sobie trochę ugrywać. Ja wam też muszę powiedzieć, że obecnie mam chociażby wykupiony 5-miesięczny Game Pass, który gdzieś tam w okolicach listopada udało mi się w sumie kupić za nieco ponad 50 zł, jeśli pamięć mnie nie myli. na różnego rodzaju promocje czasami są, można kombinować. No i właśnie ciekawi mnie, ilu z tych użytkowników 34 milionów to jest właśnie tego typu kombinatorstwo, a ile faktycznych yy, takich długoterminowych. Yy, no kupujących, takich, którzy opłacają ten abonament. No i jeszcze padło stwierdzenie, że w okolicach marca bodajże końcówka w Game Passie wyląduje Diablo 4. No też to myślę, że jest ciekawa informacja dla wszystkich właśnie opłacających Game Passa. Natomiast zmierzając trochę do konkluzji, no to wychodzi na to, że jednak wszyscy spodziewali się nie wiadomo jakiej bomby, natomiast taka nie padła my moim zdaniem mimo wszystko. No dowiedzieliśmy się, że co prawda niektóre mniejsze tytuły będą trafiały na platformy konkurencji, no ale czy ktoś z Was nie wiem, był 100% pewien, że tak Tytuły jak High Rush, czy też Pentiment, czyli mniejsze w sumie pozycje. Ja oczywiście nie odmawiam im absolutnie jakości, bo są świetne w swoim gatunku. Natomiast czy ktoś Was się spodziewał, że to są jakieś twarde ekskluzywy dla Xboxa? No ja osobiście nie. To znaczy mnie jakoś super mocno tego typu EXY nie dziwią. Dużo bardziej by mnie zdziwiło, gdyby nagle Gears of War, Halo, Forza czy właśnie Starfield tego typu tytuły wylądowały nagle na PlayStation. Także mimo wszystko moje zdanie jest takie, że ja się cieszę, że Microsoft nie chce wychodzić, z tematu konsol, to znaczy, zupełnie mi nie odpowiada taka sytuacja, że właściwie na polu walki zostałoby samo Sony, no i przecież Nintendo, które nie jest w takim wyścigu technologicznym, ono nigdy nie stara się dostarczyć nam najpotężniejszej konsoli na rynku. Nie na tej konsoli oglądamy te wodotryski graficzne i nie tutaj oglądamy najbardziej dopakowane tytuły, tylko jednak właśnie na Xboxach oraz na PlayStation. Więc ja osobiście zupełnie nie chciałbym, żeby na rynku zostało samo Sony, no bo to, że mała konkurencja źle robi, no widać tak naprawdę. Już teraz, no bo też zwróćcie uwagę, że przecież Sony właściwie z Microsoftem bez problemu wygrywa, no i czy my, czy my widzimy jakieś mega wielkie starania, jeśli chodzi o ekskluzywy na tę platformę? W ogóle 2024 wygląda mega biednie, jeśli chodzi o potencjalne ekskluzywy dla PlayStation 5, oczywiście nie licząc różnego rodzaju remaków, w rodzaju tego ostatniego, sławnego czy też niesławnego The Last of Us Part tu, czyli remakeu, tytułu właściwie sprzed kilku lat trochę to wszystko jest śmieszne, natomiast mam wrażenie, że Sony niestety wypstrykało się trochę z ekskluzywów i nie za bardzo jest to dostarczyć na ten rok. No i właśnie wynika to moim zdaniem trochę też znikłej konkurencji. No bo jednak mam wrażenie, że Sony, no to nie jest tak, że oni myślą, że wielce walczą z Microsoftem, oni właściwie idą trochę swoją drogą, myślą zapewne, że z Microsoftem z Xboxem bez problemu wygrywają. No i właśnie tego typu sytuacja wcale nie jest niczym dobrym, bo zwyczajnie. Zmierzamy do tego, że można produkować mniej gier, mniej ekskluzywnych pozycji, no a jednak i tak sprzedaż PlayStation 5 cały czas jest bardzo, bardzo wysoka. Także ja się mimo wszystko cieszę, że Microsoft nie wychodzi z wyścigu konsol. Po drugie, nie chciałbym, żeby nagle wszystkie tytuły od Microsoftu lądowały natychmiast na innych konsolach, bo właściwie zosta nie, jakby nie zostalibyśmy wtedy z, takim, z taką typową ekskluzywnością. A ja jednak lubię, jeśli dane platformy ze sobą rywalizują, niech to nawet będą te time ekskluzywy, ale też prawda jest tak, taka, że ktoś, kto chce sobie natychmiast ograć kolejną Forza Horizon, nowe Halo, nowe Gears of Warsy, no to i tak skusi się powiedzmy na Xboxa, czy też dopalonego peceta i nie będzie czekał powiedzmy 3-4 lata na to, aż takie pozycje miałyby powiedzmy wylądować na PlayStation 5. Także takie jest moje zdanie, natomiast ciekawi mnie oczywiście, jaka jest Wasza opinia. Dajcie znać, co wymyślicie o tych najnowszych ogłoszeniach Microsoftu, czy według Was firma z Redmond dobrze robi, przenosząc swoje wybrane pozycje póki co na platformy konkurencji, no i czy właśnie Według Was to jest dobra strategia, że załóżmy te najważniejsze pozycje w rodzaju Starfielda, czy też szykowanego Indiana Jonesa, no nie wylądują póki co na PlayStation 5. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego vloga do końca, piszcie oczywiście komentarze pod spodem, a ja już kończę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się!